Cześć! Dzisiaj opowiem Wam co nieco o działaniu wtyczki Fruity Chorus. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry moi kochani, jest wtorek, godzina 18, ja jestem Bonifacy, więc czas na kolejne self-made tips i kolejną porcję wiedzy, moi drodzy. Dzisiaj opowiem Wam co nieco o wtyczce Fruity Chorus. To jest wtyczka pokładowa z FL Studio, która ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, nakładać efekt chorus. Czym jest efekt chorus? Moi drodzy, efekt chorus to jest efekt, który zakłada kopiowanie oryginalnej ścieżki. Ja w tym przypadku mam tutaj pianino, puszczę Wam je za chwilkę. Zakłada kopiowanie oryginalnej ścieżki z jakimś tam stopniem odstrojenia. Kilkakrotnie kopiuje się ścieżkę, odstraja się ją, w ten sposób tworzy się wrażenie takiej głębi. Instrument staje się szerszy, możemy w ten sposób uzyskać taki efekt lub ewentualnie możemy wykorzystać go kreatywnie do tego, żeby zniekształcić brzmienie instrumentu, co w niektórych przypadkach może dać bardzo ciekawe efekty. Sam często stosuję to w przypadku vocal chopów, natomiast w tym przypadku, no w przypadku pianina tutaj nie ma zbyt szerokiego spektrum wykorzystania, możliwości wykorzystania, poza tym, że tak naprawdę właśnie kreatywnie możemy wykorzystać sobie ten chorus, bo jakby pianino nie brzmi zbyt ciekawie poddane temu efektowi, przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli znacie jakieś fajne możliwości wykorzystania Fruity Chorusa, to zachęcam do poinformowania mnie o tym w komentarzu, bo bardzo chętnie je poznam. Natomiast posłuchajcie sobie samego pianina, jak ono brzmi. No brzmi ono mniej więcej tak i w tym momencie spróbujemy sobie nałożyć działanie Fruity Chorusa. Zobaczcie jak ono brzmi. Załóżmy, że chcemy tylko poddawać procesowi chorusa wysokie częstotliwości, czyli high frequencies. Do tego służy ta gałka. Przełączamy się pomiędzy wysokimi, high, i niskimi, czyli L, low. Tak? W ten sposób to wygląda. Natomiast trzy najważniejsze gałki macie na samej górze, czyli delay, depth i stereo. I teraz do czego one służą? Delay określa odległości czasowe pomiędzy jednym dźwiękiem a drugim, tak? Jedną kopią ścieżki, a drugą. Tutaj mam do dyspozycji trzy. Depth oznacza głębokość modulacji poszczególnych kopii, tak? Czyli jak bardzo będą odstrajane. I stereo oznacza jak bardzo będą rozstawione w panoramie. Po prostu w ten sposób to wygląda. Tudzież jak dużo sygnału stereo będzie przepuszczane, jak dużo sygnału mono. I moi drodzy, tutaj mamy poniżej dla każdego z oscylatorów, tak jak widzicie, LFO1, LFO1, tak? Czyli to jest pewna korelacja. Oznacza wybór rodzaju modulacji, tak? I każda z tych gałek dla drugiego i trzeciego oscylatora ma dokładnie taki sam wybór. W zależności od tego, jak sobie poustawiamy tutaj, to nasze brzmienie może się odrobinę różnić. I tutaj mamy cross cutoff. To w pewien sposób wpływa na... Ojejku, nie wgłębiając się w szczegóły, wpływa na brzmienie, tak, tej modulacji, bo zobaczcie. Za pomocą tej wtyczki decydujemy, jakie częstotliwości chcemy przepuścić do brzmienia, które opuszcza Fruity Chorus. No i Wet Only to jest gałka, która określa, czy chcemy słyszeć zmiksowany, oryginalny dźwięk z dźwiękiem, który generuje wtyczka, czy chcemy słyszeć tylko to, co generuje wtyczka. Teraz słyszymy tylko to, co generuje wtyczka, a teraz słyszymy to zmiksowane z oryginalnym dźwiękiem. I teraz tak, LFO frequency oznacza, tak jak chyba wspominałem przed chwilą, jak bardzo odstrajamy dźwięk, tak? Możemy go odstroić bardzo mocno. Jeśli podkręcimy jeszcze depth, głębokość tej modulacji, to dodatkowo jeszcze mocniej odstrajamy.
możemy jeszcze podkręcić delay, dzięki czemu dźwięki będą od siebie bardziej odsunięte. Więc możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo i można z tego wykreować dosyć ciekawe brzmienia. Także zachęcam Was do korzystania ze wtyczki Fruity Chorus. To tyle z mojej strony, moi drodzy. Mówił do Was Bonifacy. To był kolejny odcinek z serii Selfmade Tips, gdzie poznaliśmy zasady działania efektu chorus poprzez wtyczkę Fruity Chorus. Dziękuję Wam ogromnie za uwagę. Zapraszam na kolejne Selfmade Tips w kolejny wtorek o godzinie 18. A jak znajdziecie chwilkę, to wpiszcie mi w komentarzu, co powinienem zrobić w tych kolejnych odcinkach. Plus dajcie suba na kanale, jeżeli film Wam się podobał i kliknijcie sobie w dzwonek powiadomień obok przycisku subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka Selfmade Tips albo Selfmade Beats, bo w czwartki o 20 pojawia się jeszcze jeden film. No i co? Zostawcie lajka pod filmem, żeby wyżej się wyświetlał w wynikach wyszukiwania i w proponowanych filmach będę ogromnie zobowiązany. No i co, moi drodzy? To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam ogromnie raz jeszcze za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.